Dobry. Nadrabiamy zaległości. Słoneczko dzisiaj udało im się tymi smugami, bo w końcu się kondensują chmury. Trzeci dzień tutaj zapylali. Opowieść o pilocie miała być. Kot mi towarzyszy. Pokażę wam kota jeszcze. Kot mi towarzyszy wiernie. Opowieść o pilocie. Jak zapewniają ci, którzy to wpisali do internetu, rzecz podobno faktycznie miała miejsce. No, ja się w mieście, w którym wychowywałem, tam w Słupsku, żeśmy mieli lotnisko wojskowe i samoloty były codziennością. No, tak to kiedyś było. W każdym razie zawodowiec. Zawodowiec wojskowy, pilot. Wracał do domu i żona mu tam narzekała, marudziła, że taka nuda, że on nie chce nigdzie iść. Pilot się pożalił swojemu dowódcy i się okazało, że nie tylko on ma taki kłopot w domu. Jakoś zarządzili, mówią, weź ją tutaj. Przywiózł ją do pracy i samolot szkoleniowy taki na dwa miejsca. Dowódca mówił mu, masz paliwa na pół godziny lotu, pakuj ją i lecicie. Wsadził ją jako ucznia. Polecieli. Najpierw spokojnie, później on tam zaczął jakieś tam, jak to się tam nazywa, pętle byczki. W każdym razie ona zameldowała jakoś po 15 czy 20 minutach, że już ma dosyć, wylądowali. Półomdloną ją tam wyciągają z tej kabiny, a mąż się nachyla nad nią i czułym głosem mówi, pójdziemy do kina czy do teatru? I to jest właśnie kawałek życia. Jeśli mężczyźni pracują młotami pneumatycznymi albo nawet ciągnikiem, ja jeździłem ciągnikiem, wiem jak to jest. Tak zaorać parę hektarów pola, to człowiek, zależy jeszcze jaki ciągnik. Ja mam takiego Władimirca, który jak się zsiada z ciągnika, to później się jeszcze dwa dni jedzie. Te nowe ciągniki, ale to wszystko trzęsie, także czy to jest maszyna, taka tam spycharka, jak ktoś 8 godzin pracuje, czy jakieś urządzenia, różne bywają zajęcia. Nawet te umysłowe, takie obciążające i dające odpowiedzialność, to jest przecież wydatek energetyczny. No jest niezrozumienie w domach i niby mamy tę technikę, a skąd to się bierze? Gdyby, to zresztą potwierdzają w praktyce ludzie, którzy przenoszą się na siedliska rodowe, czyli tak to ładnie nazwało, to chyba popłynęło z tych, może nie, on podjął w dwoniącach cedry, dwoniące cedry Rosji. Władimir Maigret, jak ktoś czasami się mówi, książki opowieści Anastazji. Bo pytaliście, co to tam jest, tej Anastazji. Pytała chyba Dragonka, zmieniła ostatnio Iza awatar. I pytałaś kiedyś, pamiętam. To są właśnie te opowieści Anastazji, jak ktoś tak... W każdym razie to rozpowszechniło się. Siedliska rodowe. Człowiek, który, tak jak ja tu mam, to dawniej tak u nas było, tu na Kaszubach, tak za górką Komin się mówiło, za górką Komin. Czyli tak co 500 metrów było samodzielne gospodarstwo. Samodzielne, niezależne. Tutaj pamiętam taki pan, no nie wiem, nie będę tego nazwiska wymieniał, tam już się dużo zmieniło. Sąsiad, on nie żyje już, a to jest też ciekawa opowieść. O, tutaj jest opowieść o sile żeńskości z praktyki. Ja takich opowieści znam co najmniej kilka.
No ale jeszcze dokończę o tych osadach rodowych. Jeżeli człowiek, chociaż właśnie pan ten tutaj, mój sąsiad dawny, to potwierdził, że nie bardzo, bo żona się w końcu przeniosła do miasta. Ja z nią po śmierci tego męża rozmawiałem przez godzinę. Ona się chciała wygadać przez telefon, żeśmy rozmawiali. I tak jak się trafiło, ja pytam o pana Zygmunta, a ona mi mówi, on nie żyje. No, tam był rozdział taki w małżeństwie właśnie. On chciał, to samo było u mnie w domu. Tata chciał na samodzielny dom. To jest zresztą takie no, normalne u mężczyzn takich, którzy chcą. Nawet młodzi chłopcy budują ziemianki. To jest, wszystko u nas jest taki, no nie powiem atawizm, ale jest to w genach, normalne. Młodzi chłopcy się ćwiczą, myśmy to nieraz ja słyszałem od różnych tam dalszych, bliższych znajomych, że mieli tak samo. Myśmy kopali sobie ziemiankę, daszek się robiło i tam później cokolwiek, tam jakiś termos z herbatą się przynosiło do środka, coś tam się jadło i była cała radocha, że siedzimy sobie w ziemiance. Jeszcze nawet jak u babci żeśmy taką wykopali, no to w czasie deszczu, żeśmy specjalnie tam szli, żeby w deszczu posiedzieć i jak mam tu bębeń w daszek nasz własnoręcznie wykonany. I później w życiu dorosłym ludzie, w każdym razie na osadach rodowych wszystko wraca do normy. Nie ma tego, co u tego pana pilota, bo kobieta widzi, że mężczyzna przybił tam powiedzmy na dachu, tam czy zależy jaki dach tam, jak to z snopki. Kiedyś się uzupełniało co roku strzechę, poprawiało się. No w tej chwili to się wszystko pozmieniało. I to we wszystkie, o co by nie zaglądnąć, to jest, no niby to była strzecha, ona była nietrwała. Ale z drugiej strony, to był taki rytuał coroczny i nawet ta kobieta widziała, że jeżeli jej zaczyna kapać nad kuchnią, no to ten mąż jest potrzebny, on tam musi wejść, bo ona sama tam nie wejdzie. Trzeba się na tym znać, bo taką strzechę dobrze powiązać. No i to nic nie kosztuje, to kosztowało, to było, wymucili zboże i było, materiał budowlany na dach był z drugiej strony od razu. Inna rzecz, że w tej chwili to współczesne zboże chemizowane, ono się na strzechę nie nadaje. Kiedyś strzecha wytrzymywała 50 lat, to wcale nie trzeba było tak dużo poprawiać, a jak była zrobiona tak jak to jest w skansenie, w klukach z trzciny wodnej, no to tamta chyba 50 lat, a 30 lat wytrzymywały normalne strzechy takie z tego zboża z żyta, czy chyba żyto najlepiej tam do tego się nadawało. Chociaż nie, to różne, no i z gałęzi. Hiszpańskie filmy takie bardzo ładne kiedyś zasubskrybowałem. Co okręg to technika? Było tak, że to jest zresztą naturalna rzecz. Stajesz, u mnie na przykład jest dużo gliny i kamieni. I to momentalnie jest budulec, z tego można takie piękne rzeczy budować. Jest internet tam w YouTubie, tylko to już jest takie, widzę, na siłę takie robione, tylko żeby dla kliknięć. Jakaś tam samotna dziewczyna jeszcze niby, ja nie wierzę, że ona jest tam samotna i za kadrem jak przestają kręcić, to ktoś tam jej pomaga, przecież ona nie jest w stanie sobie sama zaprawy. No ale żeby film był popularny, no to tam dziewuszkę taką wezmą jak kwiatek i ona tam układa. No faktycznie umie tą kielnią machać. To Chinka akurat teraz mi się przypomina. Tam wietnamski jakiś filmik widziałem. Piece też tam budują ludzie. Tam pewno macie. A jeszcze takie są w dżungli. Survival czy jak to tam. To są w ogóle głupoty. Ktoś kiedyś zrobił film, że takie projekty raz nakręcone i to później zaniedbane leży, że to nikomu nie służy. To jest w ogóle patologia kolejna. Że dla wyświetleń ktoś tam coś zbudował w dżungli, wykąpali się raz dla kamery w jakimś tam basenie z gliny i zapominają o tym i wyjeżdżają. Film nakręcili, kasa się zgadza. No ale my nie o tym mówimy. Jak są siedliska rodowe, jest takie tam i zwierzaki wtedy się dobrze czują. Ja nie mam ze zwierzakami kłopotów, bo moje żyją prawie cały czas, no, na podwórku. Ja im domki robię takie i moje koty są dobrze karmione, ale żyją na podwórku. Piesek jest też podwórzowy, szczęśliwy.
No w miastach nie ma inaczej, tylko, no ale to też jest nie tak, ja, że w pościeli, w łóżku małżeńskim, tam psy, koty, wszystko razem, to też jest nie do końca normalne. Także gdzie, jak w mieście zaczynają się patologie, zresztą tak jak u nas kiedyś, to im bardziej na odludzie, tym patologii jest mniej, wszelakiej. Kiedyś u babci tam na Kaszubach, dawno temu, w latach 70. to się nawet chałupy specjalnie nie zamykało i to było powszechne dawniej na wsiach, tam na haczyk jakiś, na zasówkę i to było wszystko. A społeczności się tak dobrze znały, tylko ostrzegali się jak cyganie przyjeżdżali z dywanami, to trzeba było, nie wolno było, no musiało być ktoś, musiał być na podwórku, zazwyczaj tam ktoś był. I trzeba było to towarzystwo ostrożnie, bo tam ginęły kury i różne inne rzeczy ginęły. A poza tym to ludzie się znali, społeczności były silne, tak jak wam mówiłem, dzieci. Można było spokojnie. Myśmy tak u babci ganiali z dziećmi sąsiada. A nad wodę, a gdzieś jeszcze. Babcia tylko była spokojna. A jak jedziecie nad jezioro, mówi to, a kto z wami idzie? No, Mietek, taki starszy sąsiad. A to dobrze, to z Mietkiem idźcie. I babcia była spokojna, że myśmy szli z Mietkiem. I to był starszy taki chłopak ode mnie i żeśmy tam razem pływali. No i nad tym jeziorem się ziemianki budowało, też różne takie rzeczy człowiek się do życia próbował. Ja mówiłem o osadach rodowych, ale wcześniej zacząłem o... Ale tak, osady rodowe i to co wspomniałem, żona pilota. W każdym razie kręcę się wokół tych nieporozumień małżeńskich wszelakich. Tak jak wspomniana pani, ja ich nazwę od litery F, niech będzie, bo tak się zaczynało ich nazwisko. Nie dokończyłem wam. Tam był rozdźwięk, ta pani, jak mi po śmierci męża opowiedziała, mój panie, wreszcie jestem szczęśliwa, przeprowadzili się do wielkiego miasta, jednego z pięciu największych miast w Polsce. I tam, bo tam dwóch synów wyrosło tutaj w tym sąsiedztwie. I żonę jeden wziął w Poznaniu, drugi w Gdańsku. I ten poznaniak tam wziął później mamę do siebie, czy ona już wcześniej tam do niego przejechała. A ten pan przyjeżdżał jeszcze centymetr i serce, on tu włożył serce. Prąd nawet dzięki niemu był podłączony, bo pan był z wykształcenia geodetą. No i tak jakoś bardzo światły człowiek, ja z nim rozmawiałem, marzenia to różne miał, zresztą przez miejscowych był uważany za wariata, bo mi to później opowiadali. Także on był takim, no właśnie jemu się marzyło siedlisko rodowe, ale z opowieści wiem, że w miejscowej szkole 2 kilometry stąd, podstawówce, jak tam w styczniu, w lutym te chłopaki młode do szkoły nie dojechali, to było wiadomo, że ich zasypało, bo oni mieszkali tak na odludzie. Do szkoły tata ich dowoził saniami w konia, także rano trzeba było tego konia zaprząc i sankami synów odwoził tam 2 kilometry przez Śnieżycę. A jak przez miesiąc chłopaki nie chodzili do szkoły w lutym, to było wiadomo, że ich tak zasypało, że nie mogą. Ale tata był uczony. Książki, ja tą półkę jeszcze u niego widziałem, książki były, także tata ich tam szkolił i na pewno zaległości nie mieli. Tak to zimą było, to też było dobre i normalne. W normalnych osadach rodowych, tam gdzie jest więcej pokoleń, tam dziadkowie się zajmują, to dziadków misją było właśnie kształcenie. Dziadek to ludzie tacy w moim wieku. W moim wieku są, mam kolegów, którzy już mają, nawet ktoś tam blisko prawnuka, bo już mają dorosłe dzieci. Tak, jest taki jeden, tylko on jest trochę kilka lat starszy ode mnie. Też chciałem o tym chłopaku wspomnieć. Nie będę mówił dokładnie kto, ale tam właśnie w tym domu myśmy go podziwiali, tego człowieka. Zdolny chłopak, najstarszy z naszej ekipy takiej motocyklowej. Miał twórcze takie podejście do... Bardzo dobry mechanik, konstruktor. No i przy tym tak z takim twórczym podejściem. Te jego motocykle były oryginalne. I jedyne w swoim rodzaju.
No i jak się ożenisz, to się odmienisz. Myśmy tak w niego wszyscy zapatrzeni byli, a później, to ciekawe, bo ta żona była od niego młodsza, a później dał sobie na głowę wejść chłop. I tam było takie jak w tym filmie, takie, ja zmieniłem imię, tam było Andrzej, no to Andrzej, to nawet mi się nie chce, ale takim gniewem takie, to było takim zadziorne, Andrzej. No, ten mój kolega ma inaczej na imię. W każdym razie, gdzie ja nie spojrzę, tak, oczami wyobraźni, to ci mężczyźni popadli w odwrotność właśnie. I to wszystko z miast było, chociaż nie tylko. Tu widzę po wsiach też to się stało. Jeszcze mój dziadek, ale już miał z babcią konflikt. Babcia była tak po wojnie, była chwila, że ona musiała sama żyć, jak dziadek był na wojnie, jak wrócił, to już tam nie za bardzo się dogadywali, tam się później jeszcze dwóch synów urodziło, ale oni już nie za bardzo dawali sobie radę w życiu. Babcia tam miała duży wpływ, jeden z tych wujków mamy, tych dwóch synów, to już całkiem taki mamin synek, nakierowany na materię, bo ci chłopcy, a ja już ze swojego pokolenia też znam, to wielu z nich nie żyje i to chłopak 20 lat nie dożył. Mamusia przed ojcem tam coś pieniądze dawała, nie słuchała swojego męża i rozpuściła dziecko. I chłopak tak żadnych ograniczeń nie miał. To jest potwierdza, w życiu mógłbym wiele przykładów, że to, co Sawielew mówi o tej miłości męskiej w formie bata. Tu mam jeszcze lekcja rosyjskiego. Knut i prianik. Prianik to jest piernik albo ciasto. Knut to po naszemu też ten knut w staropolskim to jest bat. Także to, co ja tłumaczę jako kij i marchewka, to u Rosjan jest knut i prianik. Czyli nawet takie wyobrażenia naszego słowiańskiego boga roda. Tylko ja kiedyś to już powiedziałem do kamery, a później się zastanawiałem, która to jest ręka. Prawica to jest męska, także prawdopodobnie w tej prawicy jest ten knut. Natomiast prianik, ta zachęta i te głaskanie po głowie to jest w lewej. I takie jakieś rysy, te ryciny czy malowidła są nawet, że taki brodaty Bóg Ojciec Rod, i on ma w jednej ręce ten knut, w drugiej ma piernik. Kij i marchewkę po naszemu, tak to się. No też nie wiem, no ta marchewka, czy ona jest taką podstawą życia. No ale słodka jest chyba, to tak. To też Sawielew powiedział, że ona do góny dobroci należy. Marchewki takie dobrze uprawione są słodkie. Takie babciną marchewkę myśmy jedli. I tam wyrwaliśmy z zagonka, a kiedyś żeśmy babci pół zagonka wyrwali i skarmili króliki u sąsiada. I też babcia machnęła ręką. No tak ładnie jedzą, a one tak ładnie jadły. Myśmy nosili marchewka za marchewką, króliki ładnie jadły. Tak, no i pytanie, jak zrobić, jak właśnie nie robić. Dlaczego ja powiedziałem, że nie robić, bo roboty to u nas też do roboty. Roboty to są takie mechaniczne te urządzenia, które i ludzie roboty. Nie przypadkiem. Po rosyjsku rab to jest niewolnik. Rab, także ta robota to jest taka niewolnicza praca, a lepszym jest trud. Trud. My się trudzimy w takim Bożym natchnieniu. Wtedy dusza śpiewa, wtedy ciało to energetyczne, jak mówiłem, się wzmacnia. A jak jest praca zespołowa, jak kosiarze na przykład szli w pole. Tylko tu jeszcze do takich zespołów stolarze, to miałem, ja kiedyś uczestniczyłem w czymś takim. Jest w filmie 40-latek taka scena, że tam chyba Gajos grał tego kuzyna zamożnego gdzieś tam na wsi, tych państwa inżynierów. I czasami się pojawiał jako taka postać. Jeśli ja dobrze pamiętam, to był on i on budował jakiś dom. Tam na wsi u siebie. No i taka scena jest, że on przyjeżdża, a to kto? A to i górale siedzieli przy tym domu, tam coś, materiał zebrany. A oni przy ognisku i wódkę piją. A to oni tak, jak zaskoczą, to zaczną budować. A oni śpiewali i sobie tam popijali.
A to jest taka ciekawa prawda, prawdzie ja z tym alkoholem to nie za bardzo, ale góralom trzeba przyznać, że oni jakoś jeszcze długi czas, nie wiem, pewnie już też tam to się zmieniło, bo w tej chwili słyszy się i o Zakopanem, o czymś tam, że tam te gaździny rządzą i jest tylko pieniądz, czy jak to tam się u nich, dudki się mówi, tu Jątek nas poprawi, mamy Jątka, Jątek w piątek się odżywa, Jątek nam podpowie, dudki. Także, no wszystko właśnie zeszło tak w stronę materii. No a że mamy teraz, telewizja centralnie bombarduje wszystkie głowy, także już czy to są góry, czy nad morzem, czy wieś, czy miasto, to niestety telewizory coraz większe i piorą głowę. A ostatnie 20 lat, od 2004, jak przyszły te zapomogi, że tak powiem. Ja to zawsze kpiłem sobie z tego. Wprawdzie kilka lat nawet z tego ostatnio korzystałem, ale w zeszłym roku już nie. I to chodzi mi o dotacje rolnicze. To zepsuło całe pokolenie. Bo chłopi często też nie... Chłop się nie chciał tym zajmować. On siada na ciągnik i swoją pracę wykonuje. No to stało się tak, że urosła ranga sekretarki domowej, bo to no, baba i chłop, tak? Będziemy mówić prościej, bo to jest jedna sylaba. No to babom oddawali te buchalterie. No i one się nauczyły, całe pokolenia, córki już nauczyły, że ona jak tam kwit odpowiedni wypisze i zaniesie do gminy, to jej dadzą. No i się zepsuły dziewczyny, bo to za darmo dostawane pieniądze, a darmowy ser jest tylko w łapce na myszy. Teraz mamy protesty rolników, ale to sami się na to wzięli. A ostatnio to podczas tych protestów, tam 2 miesiące temu, żeby krzyż wrócił na swoje miejsce. Tam jeden był z takich, ja śledziłem w internecie, co oni tam za postulaty wysyłają. No, ale widzicie, jaką krótką pamięć ludzie mają, bo to, że myśmy się podłączyli do tej Unii, to właśnie na wsiach przeważyły właśnie kościelne te z ambon wygłaszania. Oni zachęcili, namieszali chłopom w głowach, albo raczej babom w głowach, bo tam więcej zawsze było chyba kobiet i później w domu chłopa przerobiły. A to, bo będą pieniądze. Niech chłop machnął rękę, no jak dadzą, to bierzemy. Ale w długofalowej to po prostu nastąpiło. Teraz już, ja widzę nawet u mnie w tej chwili ugor stoi, takiego potentata, który miał kilkaset hektarów, także on w tym roku chyba też już nie bierze tych dotacji. No ale co się zepsuło, to się zepsuło. I zepsuły się właśnie stosunki domowe. To jest jeszcze bardziej weszło w naturę, w materię chciałem powiedzieć. Czemu się powiedział naturę? Materię. Materię. O pilocie wam powiedziałem. Mam całą listę zapisaną różności. Ale ciąg dalszy nastąpi. Aha, dopowiedzieć. To wideo miało być takie. Ja przerwę w tej chwili, żeby nie było więcej niż pół godziny, bo tak czuję, że to pół godziny już jest. Ja dzisiaj się wziąłem ostro do pracy, bo słoneczko dzisiaj jest takie, o widzicie, w tej chwili znowu wyszło. Dopowiedziałem już, kto jest ciekaw, już tu kolega dopisał w drugim filmie. W komentarzach jest wyjaśnienie, co to jest ten niedotrach. To taka, jak to się nazywa, parabola chyba, tak? Taka, mi się dlaczegoś to wzięło, tak skojarzyło, że tam... Ja się wytłumaczę z tego, dlaczego ja dałem tam tytuł niedotrach, ale to jeszcze zachowajcie trochę cierpliwości. Kto by chciał, to... No dobrze, powiem, żeby już nie trzeba było dużo szukać, to będzie też lekcja rosyjskiego. Zazwyczaj tak jak uczyli przyjezdnych języka polskiego, to pierwsze co to uczyli brzydkich słów i później się ludzie popisywali brzydkimi słowami. Często no trach, nie do trach dałem. Trachać to jest takie podwórkowe określenie kontaktów intymnych, tak to powiem. No i ten nie do trach to jest brak zadowolenia w tej dziedzinie, ale ja to spoglądam tak szerzej, bo to tak naprawdę jest poszukiwanie szczęścia, że myśmy zeszli teraz w materię,
Co ja tam słyszę w tym TikToku, jak się dziewczyny się rozwodzą, bo chłop jej nie zaspokajał. To ona sobie znalazła, się rozwodzi i teraz ogłaszaj, to nagrywają już bez żenady, wstydu już nie mają. To po prostu nie widzą ograniczeń. Jakieś intymne szczegóły, przeróżnych, dziwnych, nawet i patologii. Idzie dziewczyna koło bloku, wyszła sobie na spacer, wzięła tą komórkę i tam nagrywa jakieś swoje odczucia. Takimi intymnymi już szczegółami się dzieli, ja tego nawet nie będę przywoływał, ale to jest upadek totalny, że jedyne co to jest poszukiwanie właśnie w materii i zaczynają się rozważania filozofów z internetu, ile powinien trwać stosunek seksualny i takie tam mądrości. No to jeszcze tam 30-40 lat temu w książkach pisali ludzie, zostawiali trochę niedomówień w tej sferze. To u jednych tyle, u drugich tyle. Kiedyś mi się trafiła taka książka, no, dzieląca ludzi nawet na jakieś typy budowy, że ktoś tam się szybko rozpala, ktoś krótko, to jest bardzo osobnicze. Są historie, to już się trzeba dobrać. Też była cała nauka słowiańska do obierania par. No właśnie też mi to piszecie tam, że ktoś były mąż i tak dalej. Pytanie, no bo ktoś tam był niezadowolony. No dużo jest nieszczęść, rozwodzą. Większość się teraz rozwodzi, przeważnie się rozwodzi. Zakończę to może tylko tak, że wiele z tych powodów rozwodów dałoby się naprawić, ale brak jest wiedzy. Krąży po internecie nawet taka opowieść, jak do takich uśmiechniętych dziadków przyszedł reporter i no jak to się stało, że wyście tu złote gody, tam 50 lat ze sobą, na co chyba mężczyzna powiedział, bo myśmy się rodzili w takich czasach, kiedy rzeczy się naprawiało, a nie kupowało się nowych. I to jest bardzo trafne stwierdzenie. Byśmy zeszli teraz w materię, nawet teraz włączyłem taki kilkuminutowy kawałek, jak mężczyzna sobie kpił z jakiejś pani psycholog żeńskiej. Ona pośród różnych mądrości dla kobiet nagrała, że ona wynajmuje mieszkanie. Jaką ją dramat, nieszczęście ją spotkało, bo odkurzała mieszkanie i ona w tym mieszkaniu tam wynajmuje, powiedziała za ile wynajmuje i w tym mieszkaniu wszystko jest, łącznie z odkurzaczem. Jej nieszczęście, bo ten odkurzacz nagle przestał działać. Tam ten mężczyzna przez 10 minut rozważał, mówi, no widzicie, babka żyje samotnie, rady innym daje. Normalny mężczyzna to by pierwsze co, no odkurzacz, on nie było mowy, że on się zepsuł, on przestał działać. Tam mogły być różne przyczyny, proste, to są bezpieczniki do przegrzewania się. Może trzeba wziąć instrukcję, poczytać, no, nie robić paniki. A babka momentalnie zrobiła z igły widły panika, bo odkurzać. I pierwsza jej myśl, dlatego ja to przywołałem, że ona, ile kosztuje nowy, pójść i kupić nowy. No pod koniec ten mężczyzna, który to omawiał, to mówi, że to jest pani, która daje kursy jakieś. Za jedną wizytę na tym kursie ona bierze ceny dwóch odkurzaczy. Także nie wiadomo z czego ona zrobiła tą panikę, bo ona mogła lekkim ruchem kupić nowy odkurzacz, ale musiała nagrać wideo na ten temat. No tam, gdzie jest mężczyzna, tam po prostu taniej jest wszystko. Odkurzacz to nie jest jakieś skomplikowane urządzenie. I może być zazwyczaj, to myśmy się śmiali jeszcze 20 lat temu, przywozili ludzie z zachodu dobre odkurzacze z odciętymi wtyczkami, bo tam coś nie działało i ludzie w prosty sposób to naprawiali. W 90-tych latach żeśmy całą tą technikę zachodnią mieli, lodówki, nie lodówki, wszystko co oni tylko, bo się zepsuło. Nam jakieś bzdury były, ale oni już nie umieli, bo u nich było to, co teraz do nas doszło. Właśnie, to jeszcze dopowiem do końca, bo w tej chwili wpisał się tu, dwóch mężczyzn się wpisało. Zadziwia mnie, to nie rozmawialiśmy jeszcze, ale chyba nowi słuchacze i wpisali jakąś taką rzecz, powtarzają gdzieś, że teraz energia żeńska ma przyjść i tak, bo czyli, że w domyśle, no nie wiem, ja czekam na odpowiedź, bo tam to pisałem, żeby on to rozwinął. Drugi z mężczyzn też coś w podobnym tonie napisał, że ja nie będę w tej chwili tak, bo nie chciałbym napaprać, ale lekkie zmęczenie czuję, pójdę kota pogłaskać, doładuję się trochę od kota,
On się tu grzeje. To też ciekawe, że zwierzęta tak blisko nas się trzymają. I im jest też miło w naszym polu energetycznym przebywać. No jak ja to mówię, zasilają nas. Dobrze, zamknąć to jakoś. Powiedziałem o tym, że... Tak, przywołałem tam ten odkurzacz i to było tak, że jak mężczyzna jest na gospodarstwie, to to wszystko tanio jest, bo te, co mówiłem, 7 fachów, 7 bida, prosto naprawić odkurzacz, to spokojnie mężczyzna naprawia. Kobieta wtedy to widzi i zaczyna doceniać. I wszyscy ci, którzy się gdzieś tam na te osady rodowe, bo w Rosji jest kilkadziesiąt, a może już i kilkaset takich wiosek, z różnym powodzeniem tam one są, ale niektóre sobie pięknie dają radę. Tam, gdzie szefem był niejako wójtem, sołtysem, zaczynało się to tak, że jakiś przedsiębiorczy mężczyzna kupił 100 hektarów i on z nadania od razu, i on tą ziemię przydzielał ludziom i dobierał sobie sąsiadów. I jeżeli się zaczęło właśnie od patriarchatu, to te wioski bardzo dobrze działają. Tam to znaczenie mężczyzn jest ten szacunek dla mężczyzn, to było od zarania. A u nas niestety, z tych, które ja znam, chociaż od paru lat tam nie za bardzo już wnikam, dlatego tutaj się taka jedna pani, co tam miała swój kanał i go zlikwidowała, nie wiem z jakiego powodu, ale ona na koniec stwierdziła, że to przeze mnie, ponieważ ja się krytycznie wypowiadałem o tych polskich dokonaniach tutaj anastazjowców. Tam wszędzie baby rządzą i to nie jest dobre. A gdzie baba rządzi, tam diabeł błądzi. To jest, tu zamknę to jeszcze, bo waszą sferą jest, jeśli mówimy o poziomie materialnym, budowa domu, siedliska, czegoś tam, to jest poziom pierwszej, drugiej, trzeciej czakry. I na tym poziomie mamy, męskie narządy są na zewnątrz, żeńskie są wewnątrz. Jest to taka podpowiedź przyrody, natury, że waszym zadaniem jest działanie w sferze niewidzialnej, w sferze natchnień, w sferze energetycznej, zasilanie mężczyzny, tak jak ten kot. Koty mają energię żeńską. On w tej chwili się tu przy mnie przyłożył i on dobrze wie, po co on tu jest. On jest też portalem, ściąga tą energię żeńską, ja to uplatam, dzięki temu w słowa mi się udaje. Także brak jest zrozumienia tego, tak, to ja od lat próbowałem to jakoś ponazywać, jak grochem o ścianę, mało tego. Takie porównania, które ja nawet na blogu tam dawno temu, że za każdym mężczyzną sukcesu stoi kobieta. I sobie to za oręż wzięły te wszystkie i tak, widzicie, bo za każdym stoi jedna kobieta. No co mężczyźni na rosyjskich portalach mówią, stoi i milczy. I to oni piszą to bardzo dosadnie czasami, bo tam u nas też są takie dosadne słowa niecenzuralne. Na jakieś tam, że ktoś krzyczy, czy wypowiada się w nieodpowiednim momencie. Także, a teraz jeśli wejdziemy już na czwartą czakrę, na poziom serca, no to znowu u dziewczyn, u was na zewnątrz są uwypuklenia te piękne. I to jest też oznaka, że sprawą miłości, kochania i transmisji, bycia matkami, miłością, macie obdarzać świat wy. To jest wasze zadanie. No i później można by jeszcze wyżej wejść. No i też tam rozważyć na przykład, dlaczego mężczyznom rosną brody, a kobietom nie rosną. Ale to kiedy indziej. Jest tu dużo niuansów. Zamknąć to jeszcze chciałem tak, ponieważ od kiedyś tego Iwana Carewicza tłumaczyłem, przekładałem dość dużo. On się zajmował bajkami. I do bajek kiedyś też przejdziemy. Ja miałem nadzieję 3 lata temu, że tak powiedzmy za 3 lata będzie już można, ale jeszcze wszystko śpi. Tak jak widzicie, ta robotnika się zamknęła w tej chwili, bo człowiek już miał nadzieję, tam rok temu nawet mówił, że to wszystko lada moment coś się stanie. No i w tej chwili jest cisza na portalu Era Wodnika.
Co prawda nawet jakiś tam nasz polskojęzyczny Jacnowicz powiedział, że teraz w tą majówkę coś się ma wydarzyć. No nawet prorokują niektórzy tam rosyjskojęzyczni, że czeka nas 9 maja jakaś pozytywna niespodzianka. No na pewno w tym roku coś tam się zmieni. Czy to będzie jakoś tam tak spektakularnie, że użyję takiego słowa? No ale jakieś duże kroki nastąpią. No już są w tej chwili bunty, bo tam widzicie, że te dzisiaj czytałem, że jakieś powszechne bunty w Niemczech są. Także napięcie sięga zenitu, słonko jest coraz wyżej. Powiadało się, że do czerwca, że tegoroczna kupała, wznoszenie tej energii słonecznej. No i tu do ciebie, ty kolego od tego wpisu tam, że mówi, energia żeńska przyjdzie. No, czy te loty tutaj, te smugi różne, co one blokują? Zadaj sobie pytanie, czy one blokują wpływ energii żeńskiej czy męskiej? Słońce daje energię męską i komuś bardzo zależy, żeby tego słońca było jak najmniej. Żeby nadal był nadmiar tej wody, tej tolerancji, o której mówi Sawielew, i tej takiej miłość z pobłażaniem się ludziom pomyliła. I to płynie od zachodu i myśmy się też już tym teraz zarazili. No, korzystają z tego te prymitywne narody, jacyś tam Abdule. Tam też, nie, ja już też wspominałem kiedyś o tym, jakbyście chcieli, to tam rozwiniemy kiedyś i to, bo ja nie jestem jakimś fanem tych początków islamistycznych, no ale część tego u nich jest taka jak u nas, prasłowiańskich, tam część, zaznaczam część. No to może tyle. Słoneczko jest blokowane smugami. Także dopływ energii od Słońca. Mówiło się ojciec Jariło, Słońce i mama Ziemia, mama Gaja. Mama Ziemia jest pasywna, ona siedzi i milczy. Myśmy dokuczamy jej jak pchły takie, czy na kotu czasami kleszcze wyjmuje. I my jak pasożyty się zachowujemy, bo zamiast, tak jak to mówił Trechlebow, to jest też wedyjska mądrość, zamiast ssać pierś ziemi, matki ziemi, to my ją gryziemy. Zaczęliśmy wymuszać te kwintale z hektara coraz większe, zamiast spokojnie, teraz mamy to technika, och, więcej prądu, a może popatrzeć, gdzie oszczędzić? Można, nie trzeba więcej prądu. Można oszczędzić. Bogaty jest nie ten, kto dużo ma, ale ten, kto mało potrzebuje. To ta droga jest ślepa. W Chinach całe hektary zastawili panelami fotowoltanicznymi zamiast zielonych tych, które tam były. To idzie w stronę chorą. Prąd niechby się przydał, chociaż tak naprawdę to nam w tym 5D będą inne sposoby na uzyskanie energii. To już tam Tesla i tak dalej. Dobrze, no to już chyba dobra godzina tego nagrania. Niech tak będzie, zdrowia waszym jasnym myślom. Do kartki nie zaglądałem, nie dotrach wyjaśniłem, tylko tak podstawowej wersji, co to tam jest. I ja się później jeszcze wyjaśnię, bo to było tak dosadnie. No, tak to miało być czasami, ale wyjaśnię konkretnie, dlaczego mi się to tak skojarzyło. Tylko w tej chwili, jak rozmyślam, ile by mi to zajęło, to parę godzin zajmie, ale jak chcecie słuchać, to ja będę nagrywał. Trzymajcie się. Dobrego. Idę okrywać deski, bo to może deszcz spadnie. Aha, to co widać za mną, to tak już na którymś nagraniu, tak tu jest, tak z tej strony. Ona jest, takie małe listeczki ona ma. To jest właśnie jedno z tych drzew, które ja przesadzałem. Ona ma ponad 5 metrów. No i taki mój eksperyment, bo mówili mi tu znawcy drzew, że to się nie uda. Ja tu mam jeszcze przed sobą 3 takie, to na przyszły rok taki eksperyment. Mniejsze drzewa pięknie się przyjęły. 5 sztuk mam po prawej i mają ładne liście, kwiatki miały. A tutaj podlewam co wieczór, także możecie wysłać tej tu czeresience jakieś uśmiechy. No
No i chyba tyle na dziś. A, jeszcze można, skoro go mam, to jeszcze niech i dźwięk dzwonka się rozlegnie. Kamera, dobrze, kamera ładnie ściąga te dźwięki. Trzymajcie się, hej.